Niezatapialni. Witamy w 165 odcinku podcastu Niezatapialni, rock'n'rollowego podcastu o grach i muzyce. I rock'n'rollu. I rock'n'rollu. Witamy. Witają się z wami. Iga Wasmalańska się wita. Tomek Pstrągowski też się wita. I Dominik Gąska też się wita. Dzisiejszy odcinek jest odcinkiem freestylu. Freestyla, yo. Nie, totalnie nie jest, totalnie nie ma agendę i będziemy rozmawiać na temat... Czekaj, rock and roll, nie freestyle, tylko improwizacja jak już. Przede wszystkim dzisiejszy odcinek jest odcinkiem wielkiego triumfu Tomasza Pstrągowskiego, który 5 lat, jak nie 10, czekał, aż ludzie przejrzą na oczy, że Mass Effect to jest gówno. I oto dzisiaj, dnia 20, jest dzisiaj pierwszy czy 20? 20. Znaczy, 20, który jest jutro, 20, to jest 20 marca, 21 marca, niech będzie, kiedy ale odcinek jest wykazał 20, więc może 2017 roku świat przejrzał na oczy i powiedział, gromkim głosem zawołał: Tomaszu Pstrągowski, masz rację, Mass Effect jest gówniany. I dał mu 7,5 na 10. Mi się bardzo podobało. Bardzo, małe kroczki. Bardzo podobało mi się cytat z recenzji Forbesa, więc tak, to będzie, może tak, agendę przedstawmy najpierw, żeby był jakiś porządek w naszym rock'n'rollu, bo jak mówi stare powiedzenie, rock'n'roll w porządku jest jak kasza manna bez mleka. Ziemniaka. I w związku z tym, oprócz recenzji Mass Effecta i tego, że się ukazało, i że znowu będziemy robić przegląd recenzji bez grania w grę, bo to jest bardziej rock'n'rollowe, mówić będziemy również o... Izometrycznych RPG-ach. Izometrycznych RPG-ach, bo to jest hot temat. I gadała się namówić na wejście do mojej sekty grania w izometryczne tak, RPG. Tak, jesteśmy w świętym kłaście grania w izometryczne RPG. Ja też jestem w tej sekcie, chciałem ci powiedzieć. I Tomek... Tomek nagle nie też. Nie namawiał, żebym tam był, ja tam się po prostu nagle znalazłem. Tomek, mamy spotkania w każdy czwartek o 24:00, tutaj w lesie na Siódmym Dworze i w pisowej jest 15 zł co miesiąc. Tak. I będziemy grali o nowej gorącej giereszce na... Będziemy grali o nowej gorącej giereszce na PlayStation 4 i Xbox One. To się wszystko. Nazywa Momodora Reverie. Jest takie słowo po angielsku? Reverie? Tak to się czyta. Znaczy jest Reverie, na pewno, bo widzę. Ale nie wiem, co to znaczy. Ale jak to się czyta? Reverie. Ja bym Reverie powiedział. Reverie Under the Moonlight. Ale nie wiem, co to znaczy. Znam to słowo, ale nie pamiętam. To jest dużo losowych słów złożone razem. Ta gra jest japońska. To jest japońska gra, tak? Tak. Raczej europejska, ale tak na taką ten... Na japońską modłę, że się tak wrażę. To będzie super hot, najnowsza indie giereszka na wielkie konsole, a jest taka super hot, że na PC-cie już jest w przecenie za 27 zł, więc Tomek w imię dziennikarskiego Integrity wydał 27 zł i on przeszedł w weekend. Jesus. Teraz to jest cały czas ta sama gra? Czy to jest już następny temat? Nie, to jest cały czas ta sama gra. Zgubiłem. To są trzy tematy tylko, tak. Czyli Mass Effect, Asymmetrical RPG i Reverie. Okay. Tak, chyba... jeszcze możemy zacząć od tego, że Iga nie ma racji, ponieważ skłamała mnie na temat Hotline Miami 2. To jest ale fajne, już, że Tomasz pamięta, co mówiłam. Już nawet nie pamięta swoich kłamstw. Zacznijmy od tego, że Iga skłamała. Iga Watch, to jest zawsze przed odcinkiem będziemy kłamstwa Igi. Tak. Iga Gate, kiedy będzie Iga Gate? Będziemy na światło dzienne kłamstwa Igi. Prawda po się. Co się robi, żeby coś wynosić? Ujawnić? Nie, ale na światło dzienne. Wystawiać na światło dzienne kłamstwa Igi i rzeczy, które mówi. Jezus. A jak daleko będziecie iść z moimi kłamstwami? Ktoś musi... bronić ludzi. Ludzie mają prawo wiedzieć, Iga. Ludzie mają prawo wiedzieć i mają prawo zdawać sobie sprawę z tego, jakimi kłamstwami karmi ich Iga Ewa Smoleńska. Więc zaczynając Iga Watch, Tomaszu, jakie ostatnie tak, kłamstwa... Chciałbym ten wielki skandal rozpocząć od prywatnej rozmowy, której nikt nie był świadkiem. To faktycznie jest skandaliczne. Kiedyś dawno temu na G-Talku zapytałem się Igi, czy Hotline Miami 2 jest lepszy od Hotline Miami 1, a Iga mi odpowiedziała: tego nie da się porównać, bo to są dwie zupełnie inne gry. Okej, to się z tym zgadza. Otóż jest to kłamstwo, to są praktycznie takie same gry, tylko Hotline Miami 2 jest dużo gorsze. Znaczy Hotline Miami 1 podstawowe założenie. Tak, byłem w stanie porównać, porównałem i... Znaczy nie, no ale chodzi... Dobra, jestem w stanie tutaj backupować to, co powiedziałam, bo już to pamiętam, o co mi chodziło. Target. Dobra, jestem w stanie uargumentować. Jestem w stanie uargumentować to, co powiedziałam, bo wiem, o co mi chodziło. Backupuję ten ASAP, to jest ważny case, guys. Fokusujemy się i teraz ja mówię, okej? Okay? To target. Tak, miutuję was na tym callu. Dobra. Chodziło mi raczej o to, że Hotline Miami 1 z założeń mechanicznych, które były głównym w ogóle założeniem tej gry, bo ona fabularnie to wiadomo jaka była tam krwawa i estetycznie była jaka była, ale chodziło tam o to, że miałeś bardzo, bardzo małe pomieszczonka, w którym chodziły ludziki i musiałeś kliknąć w bardzo odpowiednim momencie, bardzo odpowiedni przycisk, bardzo odpowiednią bronią. Hotline Miami 2 nie ma takiego założenia.
Hotline Miami 2, ja się zgadzam z tobą, ma duże mapy, tak. co jest bardzo zupełnie złą, jakby przekreśla Hotline Miami 1. Co jest bardzo złą decyzją projektową i taką gameplayową. Bo po prostu te mapy są źle zaprojektowane i to co miałaś... A do tego jeszcze jakby połączenie projektu takiej krwawej jatki, która się zawsze kończy jednym ciosem w jedną i w drugą stronę, z dużymi mapami, kończy się tym, że o ile wcześniej miałaś grę nastawioną na rytm, w którym ten rytm był taki, nawet jak zaczynałaś dany etap 50 razy, to cały czas miałeś takie poczucie, że to zajmie ci góra 10 sekund ten pokój, co nie? I idziesz dalej. To miało właśnie taki hipnotyczny rytm. Tutaj nie ma tego hipnotycznego rytmu. Tak, to się zgadza. Tutaj to jest takie 20... Tutaj to jest praca. To jest jak, kurde, odgruzowywanie w ogóle jakiegoś starego budynku, co nie? Znaczy, powiem... Masz takie 10 minut po prostu takiego zdobywania terenu kawałek po kawałku, róg po rogu, co nie? Taki, wiesz, że dochodzisz do rogu tego, pomieszczeń, strzelasz, czekasz, ile tam ludzików do ciebie przyjdzie, później wychylasz się trochę, jeszcze musisz cały czas musisz używać tego wychylania się za pole widzenia, bo zasięg broni musisz scrollować ogólnie mapę, tak. Zasięg broni jest tak daleki, że to nawet zazwyczaj nie widzisz, co się zabija, co nie? Tak. Jakby to już nie jest tak, że ta gra ma rytm, tylko właśnie ona ma taki... Ona jest taką udręką, takim jakby ciągłym powtarzaniem upierdliwych rzeczy. To jest coś takiego, że zapewne... Tak, tam masz bardziej taki element... Po śmierci to już siedzisz tak na pamięć. Tu zabić tego, tam zabić tamtego, tutaj tych dwóch zaraz wybiegnie i tak wiesz. I o tym zapomniałem. Ja tego nie odebrałam jako... I tutaj powiem po angielsku, ale mi się bardzo podoba to, co zawsze mówi Dominik, to takie rzeczy. Ja tego nie odebrałam jako busy work, czyli tam... Nie było to dla mnie takie zajęcie, że już to traktowałam jako pracę, natomiast pamiętam, że rzeczywiście dwa levele przechodziłam wiele razy i to był chyba level taki ze statkiem, co się cały czas szło w prawo. Mm-hmm. Taki na pokładzie statku ten było coś takiego. No. No właśnie, tam pamiętam, że długo mi to zajęło. Reszta zajmowała mi tak w miarę ten, ale było jeszcze coś takiego, co było w nocnym klubie i pamiętam, że się najpierw wchodziło przed wejście i było takie zwężenie i potem tak. U góry była szyba do rozwalania. To pamiętam, że mi zajęło długo. Reszta zajęła mi tak w miarę okej, ale jakby ja bym nie porównywała tych gier na takiej, po prostu na takiej zasadzie 1:1. Bo to jest w jakiś sposób rozwinięcie idei pierwszej części, bo to nie jest tak, że nie jest. Natomiast czy to poszło w dobrą stronę, jest inne. Moim zdaniem to nie jest rozwinięcie, tylko że to jest zdradzenie idei z pierwszej części. Właśnie to jest takie płytkie myślenie na temat twojej gry, na temat tego, że co my mieliśmy w pierwszej części, mieliśmy małe etapy, małe poziomy. To teraz zrobimy duże poziomy, ponieważ ta gra będzie większa, dłuższa i lepsza niż tamta. Co okazuje się, że jest totalnie nieprawdą, jakby, że... Ja nie mam nic do picia. Oni tracą... Co to za seksizm się odbywa w tym domu? Dominik sobie właśnie przyniósł kawę, a Tomek ma wodę przed sobą, a ja nie mam nic, nawet stołu nie mam przed sobą. Oni stracili, jakby oni zabili to, co w ich własnej grze było najlepsze, jakby. Znaczy ja się z tobą... Znaczy nie, dla mnie to jest coś innego. Mi się na przykład Hotline Miami się bardzo podobał wątek copycatów. Znaczy, ja w ogóle mam gigantyczny zarzut do całej fabuły w tej grze. No właśnie, bardzo mi się podobało zakończenie. Ta fabuła jest tak, to jest w ogóle, to jest coś, co na zachodzie mają zajebiste określenie, że ona jest all over the place. Tak, to jest fakt. To jest w ogóle tak, że siedzisz i ona w ogóle nie jest chronologiczna. Tak, ona jest asynchroniczna w ogóle, jest prowadzona trzema wątkami i tak. Nie ma żadnego sensu, tam wchodzą jakieś postaci fantastyczne, jakieś kurde narkotyczne wizje. Kończy się jakimś takim czystym Tarantino w ogóle, jakimś takim... Ale to mi się bardzo podobało, bo wiesz co, po tym całym takim miszmaszu i chaosie tego, co się dzieje, to zakończenie jest tak dosłowne w ogóle, w sensie to, co się tam dzieje, że ty siedzisz i tak jak, okej, właściwie to nad niczym się nie musiałem zastanawiać, bo stało się to. I to mi się podobało i tam był jeszcze ten wątek z Wietnamem w ogóle. Double water! Właśnie, nie z Wietnamem, tam się jeszcze w środku... Woda w wodzie, woda z lodem, podwójna woda. W środku tej historii, która jest all over the place, jeszcze się okazuje, że nie dość, że to jest jakieś psychodeliczne Tarantino, to jeszcze jest historia alternatywna. Bo tak. To nie jest wojna w Wietnamie, tylko to jest wojna na Hawajach. Znaczy, no okej, okay, dobra, rzeczywiście to było... nuklearną apokalipsą, spoiler, w ogóle ta gra o zabijaniu ludzików na Florydzie się kończy nuklearną apokalipsą świata, kurwa. No i ja jestem bardzo okej z tym, w ogóle, mi się to bardzo podobało. Nie, ja byłem taki, że... Ja to tak trochę traktowałam... Naked Lunch się nazywał ten film? Tak. Ja to tak trochę traktowałam. Tam się działy rzeczy i ja te rzeczy akceptowałam. To wszystko się działo jakoś tam. To miało te same postacie. Tam był ten sprzedawca z pierwszej części. Tak. Który co też pokazywało, że go nie było w ogóle w pierwszej części. Który na pewno zostaje zamordowany i to ci przeinterpretowuje pierwszą część, bo nagle się okazuje, że on był jakimś twoim zwidem. Znaczy, no to już było w pierwszej części pokazane, kiedy on jest na końcu trupem. No tylko w pierwszej części to nie było pewne, czy on na pewno jest trupem, czy to ty jesteś tak popieprzona, co nie jakby. No tak, ale
mi się, ja w ogóle dwójkę bardzo, bardzo przytulam jako coś, jakby drugą część tej gry. Embrace. Akceptuję ją jako kontynuację i drugą część. Swoim targetem jest język polski. Natomiast, ja przepraszam, ja dzisiaj znowu za ludzie mówię po angielsku. Bardzo przytulam. Dobra, już się przestawiam. W każdym razie zgadzam się, że, ale wciąż jakby utrzymuję, że ta gra jest zupełnie inna i okej, jest... Jestem w stanie stwierdzić, że jej design jest znacznie gorsza, jest słabszy, natomiast jest w niej właśnie na przykład ten wątek kopikatów mi się tak bardzo podoba, nie potrafię się dokonać. To jest sam pomysł naśladowców tego bohatera z pierwszej części. Pierwszej części byli jego naśladowcy i to są ludzie, którzy jakby jak miałeś całą ideę pierwszej części... kurde, Iga, miałaś się sfokusować. No tak, no. Miałeś, ale oni się dosłownie nazywają The Copycats. W sensie, oprócz tego, że są naśladowcami, to tam to jeszcze to ma związek... Kotami. Nie są właśnie kotami, ale to ma związek z tym, że są tam zwierzętami są też. Kotami z Xero są, tak? Tak. No, w każdym razie, ale też mi się bardzo podoba, bo ta ich przemoc nie ma zupełnie żadnego związku z niczymkolwiek. Oni siedzą i się autentycznie nudzą i się zastanawiają, co mają dalej zrobić. I to jest bardzo, bardzo zaciągnięcie do pierwszej części. No właśnie, ja z tym też mam problem, bo oni jakby w ogóle mieli takie podejście do tej gry, że nasza gra odniosła jakiś tam sukces. Nie do końca chyba zdajemy sobie sprawę i rozumiemy, dlaczego ona odniosła ten sukces, więc zrobimy wszystko to samo, tylko wszystkiego więcej. I jak pierwsza część miała fajną fabułę, to jak byłem kiedyś tak oburzony, że drugie zakończenie jest to true ending, nie? I ona znaczy tam właśnie miała fabułę. Może no właśnie, ona miała fajną fabułę, która komentowała samą siebie. Coś no tak, jak superchodcy, nie? O, ho, ho, grasz w grę o zabijaniu ludzików, ale chcesz jakieś usprawiedliwienie. To jest autoreferencyjna gra. Więc tak, więc na końcu ci powiemy, stary, nie ma żadnego usprawiedliwienia, po prostu zabijasz ludzików. A w dwójce się nagle okazuje, że oni tam jakieś w ogóle hektolitry tekstu rzucają. W ogóle są tam są całe rozdziały, gdzie tylko chodzisz postaciami i gadasz. A później dopiero zaczynasz mordować ludzi. No. Ale i tak na końcu to nie jest ważne, bo wszystko w ogóle zżera właśnie apokalipsa jądrowa, więc... Aczkolwiek... Ja czekam na Hotline Miami 3 ogólnie. Słucham? Myślę, że go nie będzie, ale Hotline Miami 3 byłoby po prostu the shit. Wyobraź sobie jeszcze większą wersję tej drugiej gry. Ja bardzo dobrze zapamiętam. Okay, Iga Watch? Nie, jeszcze chciałem powiedzieć tylko, że Iga, się kiedyś pytałem, czy dobrze się gra na padzie. Iga, nie potrafiłem mi wtedy odpowiedzieć w tej prywatnej rozmowie, do której teraz się odnoszę cały czas. Ja grałem na padzie i bardzo dobrze się gra. Ja grałem na klawiaturze. Długo zajmuje przyzwyczajenie się do tego, bo no tam gigantyczne znaczenie ta czułość, co nie, kierowania. Mm-hmm. Więc na początku się mega źle czułem, ale jak się tam pół godziny, godzinę przebolałem, to zajebiście się gra na padzie. Mega polecam. Ale ma też bardzo dobry soundtrack. Tak, no oczywiście. Tak. Nie, moim zdaniem nie jest tak dobry jak ten z pierwszej części, a to pewnie dlatego, że tego z pierwszej części słuchałam namiętnie do dzisiaj, ale dwójka też, no specjalne miejsce ogólnie zajmuje w moim sercu. Tak się mówi po polsku. Przytulam. Tymczasem Mass Effect Andromeda Watch. Okazały się recenzje. Tomek, opowiedz o Mass Effectie. Okazało się, że jest kilka recenzji 7 na 10, także Tomek miał rację, najgorsza gra ever! Nie no, bez przesady kilka recenzji 7 na 10. Rock Paper Shotgun w ogóle rozrywa na strzępy. Jest bardzo fajnie napisane na VG247, które zebrało, tak. Zebrało wszystkie recenzje i tam z każdej z tych recenzji, które mają oceny, są oceny. Z tych recenzji, że nie ma oceny, są cytaty. I ostatnia recenzja Rock Paper Shotgun, gdzie napisali, że nie da się jednym cytatem podsumować tego... Tej masakry. Która się tam dzieje, tak. Zresztą moim zdaniem na przykład recenzja Eurogamera, tego prawdziwego Eurogamera, nie tego polskiego Eurogamera, który dał rekomendę, jest bardzo krytyczna i to jest w ogóle moim zdaniem dosyć zachowawcze, że oni nie wzięli tam not recommended, nie dali. Avoid. No to avoid, no bo gdyby dali tam avoid, to ten tekst totalnie to usprawiedliwia, nie, że oni tam na maksa jadą po tej grze, tylko tam co jakiś czas mówią, że no ale jak już przebolejesz, to gdzieś tam jakiś dobry gameplay znajdziesz, nie na dnie. Ale napisali, tak naprawdę Rock Paper Shotgun też tak pisze. Napisali, że to jest najgorsze RPG BioWare. Tak, RPG BioWare napisali. Ale przede wszystkim tematem w ogóle całego weekendu jest to... Co nie macie? Że po pierwsze są kobiety. To po pierwsze, że w Mass Effect są kobiety. I że to jest w ogóle koniec cywilizacji białego człowieka. I że w ogóle zaraz będą do nas strzelać. A po drugie, że tak, że ta gra jest w strasznym stanie technicznym. Co jest chyba trochę szokujące, co? Jak na BioWare i jak na Mass Effecta. Jest w trakcie... Ja trochę w to nie wierzyłem i trochę byłem sceptyczny do tego, bo gracze lubią się fiksować na takich rzeczach, że tam o jakaś jedna animacja i nagle internet eksploduje i tak dalej, ale
Pooglądałem troszkę, oglądałem kilku na Giant Bomb dwugodzinnego i te animacje twarzy i to, jak wyglądają twarze, one są tragicznie źle. Tak, ktoś z Giant Bomb powiedział, że te animacje sprawiają, że chce sobie wyrwać ręce, bo już nie potrafił powiedzieć, jak źle się z nimi czuję. Nie wiem, co to ma wspólnego. Ale bardzo mi się podobało, to bo już tak nie mógł znaleźć określenia tego. Po prostu wyglądają naprawdę źle i też bardzo fajnie to chyba właśnie w tej recenzji na Rock Paper Shotgun John Walker pisał o tych, o zachowaniu sztucznej inteligencji i tego, co robią postaci niezależne, znaczy inni członkowie drużyny, którzy biegają. Postać niezależna to jest NPC? Którzy potrafiają, no tak, bohaterowie niezależni, potrafią chodzić najdziwniejszymi, najbardziej absurdalnymi ścieżkami. Jak ale oni też znikają, pojawiają wchodzić się. Wchodzić na elementy otoczenia, to nawet na tych filmikach co się pojawiało. Na kanapie stali, nie? Tam ludzie spadają z nieba, nie wiem, czy widzieliście. Ja widziałam, że się pojawiali, że albo na przykład znikają za kimś. Że masz takie random encountery, że jedziesz sobie mako i nagle po środku pustyni ludzie spadają, przeciwnicy spadają ci z nieba i zaczynają strzelać do ciebie. No ja powiem, że ja jestem dosyć wyrozumiały, szczególnie dla gier z otwartym światem, jeżeli chodzi o takie rzeczy, także być może, to też tak naprawdę są jednostkowe odczucia mogą być różne, jeden może tego więcej doświadczyć, drugi jeden mniej. Rabin. Ale to, co z całą pewnością będzie tak samo złe dla wszystkich i coraz wszyscy zwracają uwagę i jak się pojawiają w internecie kolejne przykłady, to naprawdę wygląda to źle, to jest scenariusz, a konkretnie dialogi i tego, co ci ludzie tam mówią w tych rozmowach, no bo jaka jest faktycznie, jak John Walker tam się nabija, przywija, przytacza przykład rozmowy pomiędzy panią naukowiec i głównym bohaterem, czy główną bohaterką i ta pani naukowiec mówi, że jest taka wierząca i możesz odpowiedzieć jej, że też jesteś wierzący albo że nie ma nic ponad Davi. I potem jak ona wytłumaczy swoją wiarę, to odpowiedzią twojej bohaterki bądź bohatera jest: masz bardzo interesującą perspektywę na związek pomiędzy nauką a religią. To jest, tak codziennie się rozmawia, nie rozmawiam, tak, gdzie tu jest problem. Znaczy mi się, ja bym nie chciał umniejszać tych technicznych problemów, bo mi się wydaje, ja przeczytałem 5 czy 6 recenzji, przeczytałem recenzję Eurogamera, przeczytałem tą pierwszą recenzję, nie tą ostateczną, Rot Papier Shotgun, przeczytałem recenzję IGN, GameSpota i ACG. Obejrzałeś chyba IGN. Tak, obejrzałem i recenzję ACG. I jakby problemy techniczne, to nie jest tak, że, bo na przykład przy Zeldzie było coś takiego, że zdarzają się problemy techniczne, ale mi na przykład nie przeszkadzały w grze, albo że słyszałem, że są problemy techniczne, ale u mnie się nie pojawiły, nie? No to tutaj jakby w każdej recenzji masz tam przynajmniej 3-4 akapity na ten temat. Łącznie z tym, że ludzie mówili, że klatkowanie spadało do jednocyfrowych wartości, nie? Że w środku walki nagle masz, nie wiem, 3-4 klatki na sekundę. No tak, ale mi raczej chodziło o to też, że żadne z nas w tą grę jeszcze nie grało. Ja chciałem trochę. Rozmawiałem z Igo, tak, to jest fakt. W naszej prywatnej rozmowie, która nie pojawiła się w podcaście, Dominik zgłosił chęć zagrania w Andromedę. Chciałem zapłacić za jej access. Chciałem zrobić biznes znowu z niej. Dominik lubi robić biznes. Planowałem kupić jej access i później wyciągnąć od was pieniądze, żebyście mi oddali po 1/3. Żeby to było na potrzebie podcastu i nagrania, ale po tym jak... po prostu nie chciało mi się, maksa nie chciało mi się w to grać. Po tym co już słyszałem o tej grze i po tym co obejrzałem na Giant Bomb. Ja bym chciała pograć, żeby Tomek mógł cały czas komentować. To by było bardzo cool. Nawet z dawkową chęć po prostu odpalenia tego, żeby nawet pograć tam 2 godziny i zobaczyć jak to wygląda. To już nawet na to nie mam ochoty, szczególnie, że mam inne rzeczy, w które gram i które są bardzo fajne. No właśnie i moje pytanie, które będzie jednocześnie przejściem do naszego trochę kolejnego tematu jest, czy Mass Effect się skończyło? Czy to jest koniec gier takich pompatycznych, generycznych RPGów w stylu... Ja patrząc na to, jak oni grają na Giant Bomb i jeszcze wtedy przypominając sobie tą pierwszą recenzję, tego wczesnego dostępu, tej pierwszej części gry z Rock Paper Shotgun, zacząłem się zastanawiać, ja nie pamiętam jakie PEGI ma ta gra, czy tam ograniczenie wiekowe w Europie i Stanach, ale zacząłem się tak zastanawiać, czy może przypadkiem po prostu gry nie są dla dzieci i Mass Effect to jest gra dla dzieci, może jakbym miał 12 lat, to by mi się to podobało, nie wiem. Może taka jest to konkluzja, może słuchają nas jak coś 12-latkowie i powiedzieliby nam, czy to jest super, że się szczela i w ogóle, no, ale z drugiej strony, kurna, oni tak mocno akcentują z drugiej strony ten tą seksualną... To chyba 12-latki powiedzą ci, że to jest pretty okay, dude. No może tak. No to może właśnie. No to może to jest kurna dla 14-latków i może ma taka być. Nie wiem. No zastanawiam się nad tym znowu. Aczkolwiek też w jednej z recenzji, które czytałem, było, że sceny seksu są fatalne. Że no patrząc one zawsze były fatalne. Wszystkie animacje, które pokazali łącznie z chodzeniem i co się dzieje, to nie widzę, w jaki sposób mogą być dobre te sceny seksu.
Ja mam trochę taką satysfakcję, bo akurat w Eurogamerze właśnie pada coś takiego, że o ile wcześniejsze Mass Effecty się bawiły kliszami, to ja mam takie, nie, kurwa, nie. Te wcześniejsze Mass Effecty też takie były, tak? To nie była świadoma zabawa jakimiś motywami, kliszami, żonglerka taka postmodernistyczna, tylko te gry były takie płytkie i źle napisane moim zdaniem. Tylko jakby mi się wydaje, że ludzie dojrzeli, co nie? Że właśnie dlatego ja chciałem trochę o tym rozmawiać. Albo może po prostu za pierwszym razem można było jeszcze dużo wybaczyć tym grom, bo była Space Opera, bo się latało po kosmosie, ale kiedy próbują po raz kolejny zrobić to samo i to wrażenie jest takie, że zrobili to samo, tylko gorzej. No to już może to jest. Mi się wydaje, że w międzyczasie się wydarzył Wiedźmin, co nie? I to jest takiego, co... No teraz, kurde, już ciężko spojrzeć na taką grę. No już z Dragon Age Inquisition tak było, co nie? Ale na szczęście Dragon Age Inquisition miał jeszcze to szczęście, no właśnie, że się wydarzył przed. Ale zauważ, że o Dragon Age Inquisition się gadało tylko do momentu, jak wyszedł Wiedźmin. Nagle po prostu ta gra przestała istnieć, jak Wiedźmin wyszedł, co nie? W ogóle... Mało tego, o niej się dobrze mówiło, zanim tak. był Wiedźmin, po czym dopiero po Wiedźminie tak... spojrzenie na tą grę się zmieniło, ile ludzie zaczęli mówić, że halo, halo. To bo swoją drogą, znowu wspominanie przez nas Rocket Shotgun, ale kochamy ten serwis. Całym serduszkiem. Całym serduszkiem. Ktoś zauważył, że oni dali Dragon Age'owi Inquisition tytuł RPG roku w tym roku, w którym wyszedł. No. Więc to nie jest tak, że Dragon Age Inquisition był jakąś znienawidzoną grą, uznawaną za największe gówno, nie? Tam 7 na 10 w ogóle, shit, nie ruszać kijem. To prawda. Jak Mass Effect Andromeda. Ja nie zagram na pewno. Na pewno nie teraz, może kiedyś. Przypuszczam, że będzie tak jak z Dragon Age Inquisition i za pan pół roku czy rok będzie to w EA Access i wtedy zrobię interes życia. I wtedy tak z ciekawością. Ja bym z czystej przekory chciał zagrać, bo... Ja bym chciał zagrać, żeby Tomek mógł komentować. Ja mogę kupić tą grę, jeżeli ją zagramy i Tomek będzie przez cały czas mówił. Możemy zrobić to, co robili na Giant Bomb kiedyś i zrobić taki endurance run, czyli tam spotykać się raz na tydzień czy raz na dwa tygodnie, po prostu siedzieć godzinę i zobaczyć, ile wytrzymamy, czy przejdziemy całą grę. Ja, jeżeli Tomek będzie przez cały czas o niej mówił, ja jestem w stanie to zrobić. Nie wiem, czy akurat z tą grą chciałbym spędzić tyle mojego życia. A to znamy, biło będzie. Zastanawiam się, kiedy Tomek zacznie krzyczeć po prostu. To już będzie taka, to będziemy grać, będzie tylko taki ciągły krzyk w tle. Niemy krzyk. Nie, w każdym razie wszyscy teraz gramy w... Izometryczne RPG. Izometryczne RPG, tak, które też trochę odmieniły w ogóle w międzyczasie wizerunek całego tego rynku RPG-owego, nie? Bo też pokazały, że te gry mogą być dobrze napisane, że jakby można kłaść cały nacisk na scenariusz, nie? Że to nie musi być tylko szybkie i płytkie RPG, w którym się dużo strzela, nie? A takim jest trochę Mass Effect. Tylko że właśnie ta walka tak naprawdę jest dużo mniej ważna w RPG-ach i ważniejsza jest ta warstwa popularna. Co doskonale pokazują zwłaszcza Pillarsy i Tyranny, nie? Ale właśnie w Pillarsach i Tyranny jeszcze przy okazji bardzo fajne jest to, bo moim zdaniem i Tyranny i Pillarsy też tą strefę walki taktycznej też mają bardzo fajnie rozwiązaną. Ta walka jest fajna, ona potrafi być nużąca momentami, ale też jednocześnie jest ważną częścią gry. Ja to miałem bardzo wyraźnie, to czułem, jak po przejściu Tormenta wróciłem do Pillarsów, żeby je w końcu skończyć. I jakim odświeżeniem dla mnie, jakim takim oddechem było to, że ja mam grę, w której owszem, jest dużo dialogów, owszem, jest dużo gadania, jest dużo tekstu, ale są też momenty, kiedy idę po lochu i zabijam potwory, są momenty, kiedy wybieram sobie ekwipunek najlepszy dla mojej drużyny, są momenty, kiedy patrzę sobie, porównuję czary, zastanawiam się, jak podejść do jakiejś walki i przez to ta gra nie jest taka na jedno kopyto. Przez to ona jest, jasne, być może ta strefa tekstowa i fabularna jest nie najważniejsza, ale przez to, że ta walka jest i ona ma jakieś ręce i nogi, i jest taktyczna, jest ciekawa, to ta gra nie jest taka nużąca, nie jest taka cały czas to samo, cały czas ten tekst, cały czas to gadanie i czytanie. Nie, miałem trochę coś takiego, że jeszcze mam postacie na bardzo wczesnym etapie. W Tyranii. Tak, w Tyranii. I ta walka jest dla mnie dosyć zabawna, bo jak tam na przykład mam swoją czteroosobową drużynę kontra na przykład czterech kolesi, to wygląda tak, że stoi każdy koleś naprzeciwko siebie przeciwnika i oni tak... Tam nawalają się i tak, ten pudło, nie? O, 5 mu zadałem, no on ma 80 żywotności, co nie, że tylko 20 ciosów, więc na początku to nie wygląda zbyt efektownie. Ale... No i oczywiście Max Benehilla, co nie biegając dookoła pola walki. Zawsze kluczowy element walki w takim RPG-u klasycznym, ale generalnie jesteś zadowolony. Jestem bardzo zadowolony. Przede wszystkim to, o czym chciałem najbardziej powiedzieć przy okazji tej gry, jaki ona ma zajebisty wstęp, jakie ona ma zajebiste wprowadzenie. Jak po prostu, jak zagrałem te 70 minut w Tormenta i już raczej nie zagram więcej w tego Tormenta,
I tam to wprowadzenie jest tak żałośnie złe, co nie? Tam ten czarny ekran, to twoje spadanie, to, że później, kurde, w jakimś pomieszczeniu obrzydliwym jesteś i tam dokonujesz jakichś wyborów, które tak naprawdę w ogóle się nie obchodzą. I tak. A tutaj od razu, jeszcze zanim w ogóle stworzysz postać, ta gra narzuca ci swój świat, swoją wizję świata, co nie? Od razu pokazują ci mapę strategiczną, od razu ci pokazują skalę tego, co tam się dzieje w tej grze. Od razu podejmujesz ważne decyzje. Te decyzje mają właśnie w ogóle później na całą grę przełożenie, nie? A wszystko to, i to trzeba podkreślić z całą mocą, tak naprawdę, technicznie, jest to samo. Bo tak, to jest dokładnie. Tylko tekst i czytanie tekstu i wybieranie decyzji. To jest pod względem mechanicznym takim, to jest dokładnie tak samo, jak to samo, co w Tormencie, tylko że zrobione dobrze napisane i przemyślane. Tak, i od razu się tam tłumaczą cały świat przedstawiony, to od razu wiesz, kim jest, kurde, ten hegemon, nie? Wiesz, o co chodzi w tej grze i zajebiste jest, naprawdę. To jest coś takiego, że po tych tam 15-20 minutach byłem tak po prostu napalony, że ja chcę w to grać, co nie? Ja tam przesuwałem w ogóle siły, w ogóle jestem generałem wielkim, co nie, dokonuję w ogóle ludobójstwa. Jest! Jest! No bo jest tam wspaniałe miasto przez przypadek. Trzeba było wybiec na klatkę schodową i tak high five'y. Ojej, uderzyłam w mikrofon, przepraszam wszystkich. Fajny jest ten stem, fajny. Jest na maksa, to powinno być w ogóle pokazywane ludziom, którzy robią RPG, jako taki przykład, jak projektować gry, co nie? Jak właśnie, jak zrobić początek gry, który cię na maksa od razu wiąże, co nie? Który ci przedstawia świat, który cię wciąga, bo tworzysz dzięki temu postać, który daje ci od razu do zrozumienia, jak ważne są twoje decyzje, bo tam od razu ci mówiąc, nie? Że od razu nawet widzisz na tych pionkach, które są na tej planszy, że widzisz, że to, że wybierasz jednego pionka, to drugi zostaje przywrócony. Już wiesz, o kurde, to nie? Być może ten pionek nie powinien zostać przywrócony. Chcę to cofnąć. I nawet jeżeli... I to ta gra oczywiście robi... Chociaż ona z jednej strony tak jest, a z drugiej strony nie, bo tam są pewne decyzje, które mają kolosalny wpływ. Tak. Które praktycznie pewne obszary są dla ciebie niedostępne, inne są dostępne. Ale no wiadomo, że też bardzo często te decyzje, ich efekt widzisz tylko powiedzmy w dialogach i one są tak w domyśle. Ale nadal wszystkie te decyzje, które podjąłeś na etapie tego podboju, one praktycznie do końca gry będą wracały i będą wspominane, będą, ty będziesz w ogóle rozpoznawany przez ludzi jako o, ty jesteś tym, który zrobił to i to. To jest bardzo fajne, tak. Tak. I to jest w ogóle też chyba pierwsza gra RPG, która autentycznie, tutaj Iga się będzie mogła wypowiedzieć, bo Iga z kolei gra w Fallouty w weekend, żeby się przygotować. Słucham, w jakie ja izometryczne RPG muszę mogła grać, przecież nawet nie musiałeś mówić, co ja już nie przygotować. Pamiętam, czy w Falloutach tak było, bo krąży tak legenda, że tak było, że te wybory były trudne. Ale Tyranie, to jest pierwsza gra od bardzo dawna, gdzie tam podjęcie decyzji jest trudne, bo to jest trochę kłamstwo, że ty jesteś złym w tej grze, nie? To jest tak naprawdę, jak jesteś wystarczająco dorosłą osobą, to sobie zdajesz sprawę, że to po prostu tam trwa wojna i ty należysz do jednej armii i okej, po drugiej stronie będą umierali ludzie i na skutek twoich decyzji, ale to nie znaczy, że jesteś tam jakimś, nie wiem, przedstawicielem, kurde, nazistów, nie? Znaczy, to jest takie trochę zło. Jak już zaczniesz poznawać tych wzgardzonych i szkarłatnych chór, tam zdarzają się takie momenty, gdzie jesteś tą chujem. Że widać, że ty jesteś, że to są siły Saurona. Że to jednak jest takie zło. Okej, ale z drugiej strony, jak spojrzysz realistycznie na jakikolwiek konflikt, to z jednej i z drugiej strony masz siły Saurona. A z drugiej strony, ty jesteś wśród tych sił Saurona, twoja rola to nie jest tam pożeracza noworodków, tylko ty jesteś, kurde, takim korpo menadżerem. Tak, ale właśnie może właśnie dzięki temu, że ty jesteś... Zafokusujesz się na case'ach? No, trochę tak, bo ty tam... Ty jesteś takim rozjemcą, nie wiem, coś takiego, co nie? Wiesz, takim przedstawicielem sądu, który tam ma jak najskuteczniej wprowadzić w życie wolę hegemona, nie? I po prostu chodzisz i tam, wiesz, optymalizujesz. Są dwie armie, które podbijają ten świat i ty zostajesz wysłany, żeby ich przypilnować, chwycić za ryj i zrobić, żeby lepiej podbijały ten świat i się skuteczniej, nie? I właśnie siedzisz tam jakiś quarterly review im robisz. To jest taki motyw ASAP, bo tam tak. W ogóle zawiązanie akcji jest takie, za początek to jest ASAP właśnie. Zawiązanie akcji jest takie, że hegemon, ten główny Sauron zły, się wkurza, że za długo trwa podbijanie, więc mówi, dobra, to teraz masz im dać tam limit czasowy jakiś, tam 5 dni czy tydzień, żeby albo wszyscy zginiecie. A jak nie, to wszyscy zginą? To wynajmiemy tutaj podwykonawcę do tej sprawy. Ale być może dlatego te decyzje mi przynajmniej jest tak trudno podejmować, bo właśnie to jest chyba pierwszy od dawna RPG, nawet Wiedźmin taki nie był, gdzie autentycznie każdy wybór jest zły, że zawsze szukasz mniejszego zła. W sensie kosztem czegoś, okej. Tak, właśnie zawsze szukasz mniejszego zła, zawsze się zastanawiasz, zawsze czujesz taką jakąś taką niewygodę moralną, co nie? Że niby wiesz, że w tej ścieżce zginie mniej osób, ale nadal, kurde, ktoś zginie. Nadal, kurde, jesteś po tej stronie Saurona i nadal rozjedziesz jakieś miasto, tylko po prostu go nie spalisz później. Nie? O, wielkie osiągnięcie.
A z drugiej strony wiesz, że jak bo tam też są czasem takie wybory w stylu nie rób nic. No to wiesz, że jak nic nie zrobisz, to będzie jeszcze gorzej, nie? To ktoś to zrobi za ciebie. I jestem pod wielkim wrażeniem, kurde, jak ta gra jest napisana. W ogóle to się prawda. Tego nie spodziewałem po niej. To prawda. A ja z kolei zacząłem grać już jakiś czas temu i pisałem o tym na grupie w Shadowrun Dragonfall. I o ile on może nie jest tak zniuansowany, czy nie jest, nie ma takich trudnych decyzji do podjęcia jak Tyranny, to co mnie zachwyciło w tej grze po Tormencie i w pewnym stopniu po Pillarsach też, chociaż Pillarsy są moim zdaniem dużo lepiej napisane od Tormenta, to zachwyciło mnie to właśnie, jak dobrze ta gra jest napisana, ale nie w takim sensie, jak ty mówisz, że tam jakaś może super pomysłowa jest. Czekaj, tam jak mówię o Tyranny. Tak, o Tyranny, ja wiem. Okay. Powiedziałeś Tormento dwa razy, więc nie wiem, nie, czy... Nie, bo ja mówiłem, porównywałem okay. do swojego grania Tormenta niedawno. Nie, ja chyba wydaje mi się, że powiedziałem to, co chciałem powiedzieć. Że może w tym Shadowrunie, póki co ja tam gram w niego kilka godzin, to fabularnie nie dzieje się nic tam super oryginalnego, bo tam jest w Berlinie ten cyberpunk i są elfy i tam jest jakiś smog, który powstał i wszystkich chce zabić. Ale jak sprawnie jest to napisane w takim sensie warsztatowym. Tam są te opisy, są takie same, te opisy postaci krótkie w dialogach, zanim ktoś z tobą porozmawia i takie wtrącenia, tam jak ktoś się zachowuje, ale one mają po 2-3 zdania i są zajebiste. Ja tam siedzę i o ile w Tormencie ja tak czytałem na porządku te wszystkie opisy, ale po prostu żygałem już nimi i miałem już ich serdecznie dosyć czytania o kolejnej gęstej brodzie i krzaczastych brywach przywołujących na myśl wydmy podczas sztormu, czy cholera, kurwa wie co, przepraszam. Wydające dźwięki w zachodzie słońca. I tak tutaj, jak to też zajebiście się zawołał ten przykład, jak Turas, który prowadzi kawiarnię, zawołał z zaplecza babkę i było napisane, że to był in rapid fire Turkish. I kurna, to jest jedno sformułowanie i to jest tylko jeden przykład, ale kurde, mnóstwo takich właśnie, takich w punkt trafnych, jednozdaniowych opisów tego, jak ktoś wygląda, jak ktoś powiedział, co zrobił, ale jednocześnie takich, że ty sobie to wyobrażasz od razu, widzisz, w jaki sposób on to powiedział. W ogóle król cyberpunku William Gibson jest właśnie z tego słynny, że ma takie zdania właśnie w punkt totalnie, no. Że opisuje ci przyszłość, której teoretycznie w ogóle nie rozumiesz, nie jesteś w stanie sobie wyobrazić, nagle widzisz wszystko. Tak, sobie. No to właśnie, no myślę, że porównanie scenariusza Shadowruna Dragonfall przy całym szacunku dla tej gry do pisarstwa William Gibsona może być lekką przesadą i nadużyciem, ale jest tam widać, że przynajmniej to chcą robić, że taki cel sobie postawili. Ta gra w ogóle zaczyna się akcją. Od samego początku nie musisz przeczytać 3 stron opowiadania, ani tak jak w Tyranny, jakkolwiek wstęp Tyranny jest bardzo fajny też. Ale tutaj masz tak, że zaczynasz, ty jesteś Shadowrunnerem, poznajesz 3 ludzi, macie wykonywać skok, wszystkiego dowiadujesz się w trakcie. Charakterów tych postaci dowiadujesz się w trakcie na podstawie ich decyzji i na podstawie tego, co ci mówią w jednych, dwóch zdaniach. Nie na podstawie tego, że znowu przykład z Mass Effecta, że ktoś ci mówi, no ja jestem takim człowiekiem, który czyni sobie działanie i zawsze robię to. I ma zmęczoną twarz. Mam zmęczoną twarz od wszystkiego. I robię to, co uważam za słuszne i coś takiego. Nie. Momentalnie w akcji, w 2-3 zdaniach. Ja się bardziej po tej pierwszej pół godziny... Nika, przestań chichrać. Po tej pierwszej pół godziny z Shadowrunem i tej akcji, bo tam jest w ogóle akcja, ona oczywiście się... Na końcu tam się pewne komplikacje pojawiają, ta akcja nie wychodzi. I po tej pierwszej pół godziny, po tym wstępie takim, ja byłem bardziej zainteresowany tym, co będzie z tymi ludźmi i więcej o nich wiedziałem, więcej rozumiałem ich motywacje i chciałem... patrzeć, byłem zainteresowany tym, co dalej się wydarzy w ich życiu i z tą historią, niż kurwa przez całego Tormenta i przez to wszystko, co się działo w Tormencie z tymi ludzikami, które widziałem na ekranie, także... Czy jest dużo lepszy niż Seattle? Niż co? No niż ten pierwszy Shadowrun, on się w Seattle działo. Ja nie pamiętam trochę tego pierwszego Shadowruna, a wiem, że... Ten pierwszy się mega dobrze zaczynał i ja byłem taki nawet podniecony, a później się ukończył tą inwazją obcych i... Na razie jest, no tam gram z jakieś 8 godzin w tej chwili już. I no, jestem zachwycony. Jestem zachwycony tym, jak fajna jest taka... Jest tam fabułka trochę o źle, które wyskoczyło z dziury, ale jest dobrze napisana i dobrze poprowadzona. I w tej chwili jestem na etapie czegoś takiego, co też jest w ogóle mega fajne, że... Bo ona... Jeszcze raz, żeby złapać myśl. Jakkolwiek może główna linia fabularna na razie nie wydaje mi się szczególnie oryginalna, to ona jest bardzo ładnie prowadzona. Także jedno wynika z drugiego, że nie tam, że od razu, tak jak znowu tego Mass Effecta, że jesteś wybrańcem, musisz ratować świat. Nie. Bo zło wyskakuje z dziury na drugim końcu wszechświata. Tak, tylko coś się nie powiodło, teraz zastanówmy się, dlaczego to się nie powiodło. I po czym zrobimy małe śledztwo. Także jedziemy do jakiegoś tam handlarza informacji, od niego zdobywamy te informacje. Teraz potrzebujemy pieniędzy, więc żeby zrobić pieniędzy, musimy jakieś tam zadanie wypełnić. I tam w toku tego wszystkiego nagle to się wszystko zaczyna układać w taką historykę dosyć może stereotypową, ale
właśnie to jest sztuka, że, żeby historykę stereotypową poprowadzić w sposób taki, że ci to angażuje i interesuje, co się dzieje i to ci nie przeszkadza, bo to nie jest istotne. Koniec końców w fabule, szczególnie w grze wideo, gdzie się tam ludzikami chodzi i strzela do zmyślonych stworków, nie chodzi o to, żeby ona ci opowiedziała jakąś historię, która ci otworzy oczy na coś nowego i nagle zdasz sobie sprawę, że jak poznasz jakiś nowy ciąg wydarzeń, o którym byś wcześniej nigdy nie pomyślał. Tylko, że opowiedziane jest to w taki sposób, że czujesz, że to się faktycznie jakoś jedno wynika z drugiego i to się zazębia i cię to interesuje, co dalej będzie. I jesteś, mimo nawet, że już wiesz, okej, okay, zresztą to ma smoka w tytule. Także come on, jak grasz za Dragonfall, to nie jest tak, myślisz, że... Myślisz, że ten smok upadnie? On upadł i to jest dosyć... Spoiler! Nie, no bo chodzi o to, że... Że były jakieś tam dawnych czasach Shadowruna, tuż po tym jak te istoty się wszystkie przebudziły i magia się pojawiła na świecie, to był jakiś smok, który był super zły i go zabili i on spadł. I stąd, i to było jakieś takie, jest takie mitologiczne prawie, tak, w Berlinie. I było takie, że w okolicy Berlina. I jest takie właśnie mitologiczne prawie, że wydarzenie, o którym wszyscy zapomnieli, bo od tamtych czasów się tak wiele wydarzyło, że nikt o tym smoku nie pamięta. No i generalnie zawiązanie akcji tutaj jest takie, że być może ten smok się przebudził i być może coś złego chce zrobić. Ale być no, może. Być może. Ale na razie jestem na etapie takim, że mam zebrać pieniądze na opłacenie właśnie handlarza informacji, który mi sprzeda jakieś tam dane na temat tego, które mogą mi pomóc w dalszym rozwikłaniu tego, o co w tym wszystkim chodzi i nagle mam wykonywać jakieś zadania, które mogą mi zebrać te pieniądze. Bardzo, bardzo mi się podobało to, to będzie to w ogóle przejście dla Iggy do Fallouta, że były ghule w tym, były ghule w... Tak, to fakt. Dominik wysłał mi w ściekach. I tu, tutaj coś takiego, że właśnie o ile tu, były do podjęcia trzy, znaczy można było kończyć ich questa, podjąć jedną z trzech decyzji. Pierwsza decyzja była taka, żeby zabić wszystkie gule. Druga decyzja była taka, żeby dać pieniądze i uratować wszystkie gule. A trzecia decyzja była taka i podjąłem ją, i o to też pytałem Migi, i o to też sobie ciebie spytam, bo jestem ciekawy, czy zdarza ci się podejmować decyzje w takich grach, nie dlatego, że uważasz, że coś jest dobre, albo że twoja postać by tak podjęła, tylko że to uważasz, że będzie najciekawsze zakończenie historii. No. Bo ja absolutnie z tego to podjąłem, bo zakończenie zabije wszystkie góle było nudne w cholerę, zakończenie uratuje wszystkie góle, żeby mogły tam śpiewać kumbaya i trzymać się za ręce, było mega nudne, a trzecie rozwiązanie było takie, że pomogę gólom, ale jednocześnie zmuszę jakby przez moje działanie postawię te góle w takiej sytuacji, że będą musiały teraz jakiemuś evil doktorowi Scorpo spełniać przysługi i zabijać dla niego innych, czyli staną się w sytuacji takiej, że przeżyją i będą miały środki, żeby przeżyć, ale jednocześnie będą potworami, czego nie chcą być, czym nie chcą być, bo czego najbardziej chcą uniknąć, bo chcą zachować człowieczeństwo, ale po to, żeby móc istnieć, jednak będą musiały się zredukować do roli potworów i być czyimiś chłopcami takimi na posyłki. Coś, to jest zajebiste rozwiązanie tego quest, no? I bardzo mi się podoba dramatycznie, więc taka będzie moja decyzja. Więc sorry, gule, ale... Fantastyczna z siebie istota ludzka, tak? Po prostu w imię własnej zabawy, tak? W imię ciekawości w ogóle. Ciekawe, jak to się skończy, tak? Cierpieniem się skończy. W imię dramaturgii takiej dobrej. Iga, czy wybory w Falloutie były trudne? Ja właśnie o tym przez cały czas myślę, jak wy mówicie, oprócz tego, kiedy mi przypomniałeś, że pani z Mass Effecta mówi, że jej twarz jest zmęczona wszystkim. W ogóle wyobraź sobie, że ktoś tak do ciebie mówi. Cześć Tomek, i ty do mnie coś mówisz i ja mam taki zupełnie bez wyrazu twarzy, ty się mówi, przepraszam, moja twarz jest zmęczona wszystkim. No przecież, what? I ja powiem tak, ja już gram w Fallouta tak trochę na pamięć, znaczy tam w niego gram, więc ja mam zupełnie inny rodzaj przyjemności, bo ja tutaj nic nie odkrywam. Trochę o kilku rzeczach zapomniałam, co było takie fajne, żeby ten, ale ja raczej... Tak speedrunuję na takiej zasadzie, ale ja nie jestem w stanie powiedzieć, że tam są jakieś szalenie szaro-moralne wybory. Jest kilka takich, że tak realnie tam możesz jakby... To, co zrobisz, zawsze uczyni zło na przykład obu stronom, natomiast jeżeli masz postać, która ma tam dużo nie wiem, speech, mowy, w sensie jako cechy. Krasomówstwa. Krasomówstwa. Charyzmy, inteligencji, zwykle jesteś w stanie wybrnąć ze wszystkich sytuacji dyplomatycznej po prostu. A jako, że moja postać ma teraz już bardzo, bardzo wysokie statystyki, bo robię wszystko po kolei tak, żeby miała, no to ze wszystkiego wychodzę raczej dobrze, plus ja zwykle gram bardzo moralnymi postaciami. Ja nie jestem w stanie grać złą postacią w RPG. Kiedyś przeszłam jednego, tam w cudzysłowie może tam nawet RPG, złą postacią i to było Fable pierwsze, które najpierw przeszłam jako dobra postać, a i tak po pewnym czasie, i mnie to w ogóle w jakikolwiek sposób nie bawi, że ja robię źle nawet w świecie gry. Ja nie jestem dobrym roleplayerem, jeżeli o to chodzi.
strasznie trudno jest grać moim zdaniem w postaci, znaczy w te RPG złymi postaciami. Znaczy no jedna, po pierwsze jest problem z tym, że zwykle są to gorzej napisane wątki. I one przede wszystkim, te questy są zazwyczaj tak zaprojektowane, że jeżeli, że one ci dają możliwość wybrania jakby negatywnego wyjścia, ale jeżeli je wybierzesz, to produkujesz sobie mnóstwo wrogów dookoła. Tak, i szczególnie w tych Falloutach bardzo, tak. Tam jeszcze w ogóle jest taki motyw, mi się to nigdy tak za bardzo w Falloutach nie podobało, ale ogólnie jeżeli byś stwierdził na przykład, że nie wiem, masz tam ludzika, który cię wynerwia i on jest zupełnie w ogóle gdzieś w dupie miasta sobie akurat wyszedł i chcesz go zastrzelić, to jak go zastrzelisz, to całe miasto tak automatycznie o tym wie i cię atakuje. Właśnie i to jest trochę paradoksalne, bo zazwyczaj jakby prawdziwe życie nas uczy, że raczej takie cyniczne podejście do problemów i do życia jest wynagradzane przez życie. No. Jest łatwiej iść przez życie, będąc cynikiem, niż znaczy będąc nie, jakoś moralnie... W Falloutie ogólnie ta moralność się rozwiązuje tym, że możesz na przykład albo komuś pomóc za pieniądze. No. Na tej zasadzie. Albo na przykład powiedzieć mu, nie pomogę ci, jeżeli nie zapłacisz mi więcej. I to się właściwie... Tak, też czasem komuś pomagam za pieniądze w tyrany, ale mojemu archontowi się to nie podoba. Ale w ogóle wszyscy ci obserwują w tej grze cały czas. W ogóle jesteś właśnie tak... Dokładnie tak jak w Falloutie. Była zszokowana twoim poprawnym zachowaniem. Tak. I jak to było? Jak była ta formuła, co ty mi pokazywałeś, Dominik? Że zwrotka ona się nazywała? Tak. Zwrotka, tak. Tak, no. była tam zdegustowana twoim szlachetnym zachowaniem i tak, coś tam nie tak się dzieje. Tak, w ogóle, tak, to są takie ekrany, gdzie każda postać, jaką masz w drużynie i każda postać, która jakoś jest istotna w tym świecie, masz taki wykres, który ci pokazuje, czy ona cię lubi, czy ona cię nie lubi, jest wypisane za co, to konkretny. Albo że się ciebie boi chyba, nie? Też tam jest. Tak, twoi towarzysze czy się cię boją, czy cię szanują, a... pozostali NPC, czy cię lubią, czy cię nie lubią. I co jest paradoksalne, mogą cię jednocześnie lubić i nie lubić. Tak, to nie jest tak, że antypatia odbiera ci sympatię. Ale tak jest, tak jest w prawdziwym życiu, jesteś w stanie lubić człowieka, jego nie lubić. Są też decyzje, które zdejmują. To jest tak, że masz decyzje, które podnoszą sympatię, masz decyzje, które podnoszą antypatię, masz decyzje, które zmniejszają sympatię i masz decyzje, które zmniejszają antypatię. Ja mam taki problem z grobowym Ashem, że teraz on mnie jednocześnie bardzo lubi i bardzo nie lubi i nie do końca wiem, jak z nim rozmawiać. No ale to jest taki rozwój. A jednocześnie, kurde, on mnie cały czas obserwuje w ogóle. Ja jestem, mówię, na jakiejś pustyni, gdzieś w jakimś pojedynku i chcę po prostu się pozbyć jakiegoś przeciwnika i nagle grobowy Ash nie lubi. To nie? Dochodzi do niego, donoszą mu. No. Okej. Okay. No, w każdym razie wybory moralne w Falloutie nie są jeszcze chyba... To nie jest chyba gra w wybory. Szczególnie Fallout 2, który po prostu ma zepsute wybory. Tam są realnie błędy w scenariuszu. Masz tam ten słynny case z tym, z Voltem 15, tak? I tym miastem z bombą atomową? Z elektrownią nuklearną obok Guli, miastem Guli. Gecko i Vault City, no. No i tam to chyba jest Vault 8 chyba jest. Tam jest chyba w miarę trudny do podjęcia. Nie, bo właśnie widzisz, ty nie jesteś w stanie uratować Guli. Bo nawet jeżeli zrobisz wszystko w taki sposób, że Gule powinny przeżyć, to w zakończeniu one zginą, dlatego że jest błąd w scenariuszu. Nie, bo tam jest jeden typ, który... Ale to wiesz, bo grałeś to kiedy raz... Tak, no ale chodzi po prostu o to, że... Ale podejmując decyzję nadal, wczuwając się w postać, mogłabyś... Tak, no ja zrobiłem... Ja zawsze... Wiesz, Gule to jest w ogóle... Ale to jest... Chciałeś przytulić Gule? Nie, bo Tomek powiedział, że to jest taki moment, gdzie realnie jesteś w stanie podjąć jakikolwiek moralny wybór. Ludzie w Vault City są zrobieni jako źli ludzie. Naprawdę, tak. A Gule są zrobieni jako najlepsi ludzie tam, więc to nie jest żaden wybór. Ale z drugiej strony masz jednego z najlepszych NPC-ów w drużynie, kurde, z tego Vault City. Cassidiego? Ale on nie jest w Vault City, on nienawidzi Vault City. No jak nie? On jest na przedsionku Vault City i pierwsze, co ci mówi, to nienawidzę Vault City, bo ostatnio przyszli i zniszczyli mi bar, chociaż im zapłaciłem. Więc ja tam... To dużo bardziej nie pamiętam tej gry, niż mi się wydawało. No i właśnie tam w Vault City nawet jest jedyna dobra w cudzysłowie postać i to jest typ, z którym jesteś w stanie w ogóle negocjować jakąkolwiek sytuację Guli, a on jest zrobiony tak, że on właściwie jest do nich dobrze nastawiony, ale w sposób, w jaki formułuje zdania, jest zrobiony tak, że trochę ma ich w dupie. I to jest tak naprawdę jedyny ten. I on z nim jesteś w stanie... Jakby tak, możesz albo zabić Gule, powiedzieć w dupie ich mam, zrobię ten reaktor sam i tutaj w ogóle powinniście ich zaatakować i przejąć ten reaktor, albo możesz powiedzieć naprawię ten reaktor i go zoptymalizuję, tutaj masz dane statystyczne na jego temat, idź teraz na radę tam w Vault City i powiedz wszystkim, że Gule są ok i wykupujcie od nich energię. I to powinno być zakończenie dobre, to jest jedyne dobre zakończenie do Guli, które nie ma, one nie istnieje, nie ma w ogóle powiązania pomiędzy tymi akcjami w scenariuszu. Tylko, że co chciałam powiedzieć na temat Fallouta, to nie jest właśnie gra w wybory, ale ona jest, to na co zwrócił mi uwagę Dominik, pokazując mi Tormenta.
I to, co też mówił już wobec Shadowruna. Ta gra jest napisana tak minimalistycznie. Tam najdłuższa rzecz, jaką musisz przeczytać, to jest jakieś pół kartki A4. I to już jest takie, że siedzisz i ty czytasz i jesteś jak, Jezu, po co ja to czytam? To jest bardzo długie. Tam jest wszystkie opisy, wszystko jest kurde w trzech zdaniach, ale ten świat żyje i on żyje teraz, on się broni. Ja myślałam, że ta gra, bo ja kiedyś zaczęłam grać w Fallouta 1, co ja mówiłam, że ta gra bardzo się zestarzała i potwierdzam, w trzech miejscach jest taka, że po prostu to jest stary projekt gry. Natomiast cała reszta to jest... klikanie w komputerkach, ja pamiętam do dzisiaj. Ja w ogóle nie wiem w ogóle o czym ty mówisz, jeżeli chodzi o klikanie w komputerki w Falloutie 1. Jest coś takiego w Falloutie 2, że wchodzisz do jakiegoś Volta czy czegoś tam i tam musisz znaleźć jeden komputer. Tak. A tam jest z 26 ale taki, gdzie się stoi typ i ci mówi, słuchaj, musisz wziąć ten komputer, który gada? Nie. Tam są takie, wiesz, tam są takie, nie, no takie same, kurde, komputery powklejane. No jest wszędzie, w każdym wolce takie. No tak, no i musisz przechodzić i wszystkie klikać te komputery, żeby zorientować, które działa. To może 12. Jeden z nich konkretnie coś robi. Tak. Musisz go użyć. Ja teraz jestem tak, ja przeszłam, znaczy ja jestem w 17 godzinie Fallout 2. Ale przeszłam to chyba te 17 godzin, chyba kurde w 2 dni, w 48 godzin zrobiłam. Nie spałam w ogóle całą noc prawie, bo sobie grałam w Fallout 2. A jedynka ile ci zajęła? Jakoś super krótko w ogóle. Ja nie pamiętam, bo ja miałam pomiędzy pierwszą częścią jakby jej, a drugą połową, bo miałam bardzo długą przerwę i przy okazji grałam na wersję z GOGa. Nie w GOG Galaxy i teraz coś wam powiem. I to mówiłam powiedz Dominikowi. Nam, powiedz nam. Ja ostatnio byłam w XVII wieku, instalowałam Fallouta z płyty. O czym napisałam Dominikowi. Kupiłam sobie wersję Fallout Anthology. Ja strasznie dużo życia prowadzicie w ogóle z wyłączeniem mnie. Ja ostatnio w ogóle słucham. Dominik jest moim w ogóle favorite kontaktem na Messengerze. Ja z Dominikiem rozmawiam codziennie. Czasami pierwsza rzecz, którą robię, jak się obudzę, to piszę do Dominika. Bo my mamy naszą sektę i z Medusy RPG-ów, tak. Do której ty się... Musisz sobie kupić taki ten z kapturem. Ja totalnie jestem w tej sekcie, przepraszam. No, ale no, każdy na półgwiska. Ale słuchajcie mnie, bo ile izometrycznych RPG-ów skończyłeś w ciągu ostatniego miesiąca? No staram, skończyłem tego, Tormenta, da. Rzeczywiście skończył. I teraz Tyrany niedługo skończy. No, ale co miałam powiedzieć, to właśnie byłam w XVII wieku i instalowałam sobie gry z płyty. Co w ogóle, to, że działa mój napęd CD, to było dla mnie takie, o fajnie, działa mój napęd CD. I sobie, pamiętacie, jak ja kupowałam tą wersję Fallouta z tą takim mini nukiem? Bethesda coś takiego wydawała, tam były wszystkie części Fallouta. Do Fallouta 4. Tam z New Vegas wszystkie wiem, tam jakieś goty edition. Nie wiem, to pamiętać, kiedy kupowałaś edycję. Nie, czy pamiętacie, że coś takiego było? Okay, nie wiem. Była taka bomba atomowa i ona ją kupiłam po to, żeby była ta bomba, ale ją się otwiera i tam w środku są płyty. No. I te płyty są w ogóle wydane strasznie badziewnie, w bardzo tam chujowych kartonach, przepraszam, że przekaństwo, ale niestety nie jestem w stanie tego inaczej nazwać. I ja sobie wkładam tą płytę i mi się pokazuje ta ikonka taka bardzo, bardzo taka charakterystyczna tamten. Sobie klikam, to się instaluje i nagle mi zaczyna się dobijać do Steama i sobie myślę, a tu cię mam, ty kurde nie masz instalacji, ty masz instalację Steama na sobie, nie? I mówi mi, wpisz kod aktywacyjny płyty, a płyty jest wszystkie, jest Fallout 1, 2, tam Tactics 3, New Vegas, tam w wersji goty, nie? I masz wszystkie płyty. I ja włożyłam płyty tylko do Fallouta 2 i on mi dodaje na Steamie Fallout Collection, który dodaje mi wszystkie Fallouty. To po co jest ta reszta płyt? Tomek, po co jest ta reszta płyt? Po co drzewa zginęły? Nie, może, z drzew się robią płyty? Może na każdy jest klient Steama i możesz sobie z dowolnej. No właśnie. No, ale to nie ma sensu, nie? Steama, nie? No ale to totalnie nie ma sensu. Mi się wydaje, że wiecie, że tak... oni mogliby wygrawerować kod aktywacyjny na tej bombie atomowej, co by było super. Grawerowanie rzeczy na bombie atomowej nie jest super. Ta bomba wydaje dźwięk kasy fiskalnej. Mi się wydaje, że... Jak to bomba atomowa, da. Tak. Mi się wydaje, że te gry są na tych płytach i że po prostu one się instalują szybciej z płyty. Nie. Tak nie jest. Zasysa normalnie ze Steama. A skąd ty wiesz, skąd to ona zasysa? Bo widziałam, jak zasysała ze Steama. A odłączyłaś kabelek internetu? Może by wtedy zasysało z płyty. Nie, z tą płytą nie da się nic zrobić, ta płyta się działa... Ale ty nie możesz z nią coś zrobić, tylko komputer. Do momentu wejścia i zalogowania się na Steama płytą... Dobra, w każdym razie, co miałam powiedzieć. Fallout jest napisany bardzo dobrze. Czyta się go w ogóle rewelacyjnie, gra się w niego wciąż rewelacyjnie. Ta gra się... Dwójka. W jedynkę gra też się super spoko i właśnie chciałam powiedzieć, jedynka jest bardzo krótką grą, o czym zupełnie nie pamiętałam. Jedynka jest na tyle krótko grą, że jak ją przeszłam, to usiadłam z listą questów na Wikipedii, bo pomyślałam, że musiałam ominąć co najmniej 5, a zrobiłam wszystko. Więc to było po prostu przejście Fallouta w jakimś super ekspresowym tempie. Nie wiem, jakie są w ogóle speedruny Fallouta. Rekord świata przy rodzeniu Fallouta.
No, pobiłeś. Wiem, że chyba dwójka da się przejść tam w 17 minut. Nie wiem, czy wy oglądaliście kiedyś speedruny z Fallouta, ale to jest w ogóle szaleństwo, co tam ludzie pomyślali. No trzeba mieć inteligencję tam chyba 1, lag 10, przejść automatycznie na, tak, do szprycować do enklawy. Się narkotykami, żeby tak, mieć jak najwyższy ten, no, właśnie inteligencję się podbijało, co nie? I, nie, właśnie, żeby mieć jak najniższą inteligencję, bo wtedy jesteś w stanie odpalić tankowiec bez części. A, tak. Co? No bo masz szczęście głupca, bo jak masz typa z inteligencją 1 w Falloutie, to wszystkie twoje dialogi wyglądają tak, że mówisz ukh, albo trzy znaki zapytania, wszyscy się nazywają stupid one, zamiast chosen one, i tam, że tam nie jesteś tam najostrzejszym narzędziem w szopie, do siebie cały czas mówią, i ogólnie tamten, i jak przychodzisz do tankowca, to losowo wciskasz wszystkie rzeczy i on się odpala ogólnie. Tak, okay. Taki jest patny, że jesteś tak głupi, że ci to po prostu wychodzi. Jo, i tam da się tak najszybciej przejść. A ja kiedyś grałam w Fallouta typem, który nie miał inteligencji, jest po prostu straszny. Nie masz żadnych expów, nie masz z jakiegokolwiek zadania, które ktokolwiek da, bo nikt ci nie jest prawie w stanie dać zadania. Bo jak masz inteligencję 1, to ty nie jesteś po prostu nawet w stanie z kim rozmawiać. To jest w ogóle tak kuriozalne przechodzenie RPGa, w którym musisz levelować tylko nawalając w mrówki z pięści po prostu non-stop. I tam ten cały świat żyje, ale nikt się w ogóle do ciebie nie chce przyłączyć oprócz Sulika, bo on też nie jest tam za mądry. No ale, po prostu... ale ta w ogóle ta wionka musi tak sobie myśleć, kurde, to jest nasz chosen one. No, tak. Ale pech. A tam biega oni, taki typek, oni tam cały czas... mrówki napierdala przez 3 lata. Ale oni cały czas ci to mówią, jak w ogóle ty wychodzisz z wioski, że ja nie wierzę, że ty jesteś w ogóle wybrańcem, nie? Że w ogóle o co kurde chodzi, nie? I tam najlepsze jest to, że ty masz takie wizje, bo nie jesteś w stanie uratować tej swojej wioski, nie da się tego zrobić, ale masz wizję tego szamana, który ci się pojawia, no. I mówi ci tam, ej, Chosen, tam przypominam ci ogólnie, że my cały czas cierpimy i tam fajnie, że masz nową brykę i kurtkę skórzaną i tam dwóch nowych kolegów, ale ogólnie rzecz biorąc, to weź, przyjdź nas uratuj, nie? Ja tak się znam, jak ty jesteś taki głupi i tam nie da się do ciebie gadać, to po co ty masz te wizje? Może tam jest tylko taka wizja, jak się pojawia, to jest takie, taki rozczarowany, już nieważne. Ale bardzo, bardzo mi się w ogóle podoba rozwiązanie tego w ten sposób i muszę wam powiedzieć, że to jest chyba, jak dużo razy przychodziłam w Fallouta, to jest pierwszy raz, kiedy gram bezpośrednio jedynka i potem dwójka. I ja się chyba w ogóle skumałam, bo tak bardzo się długo na tym zastanawiałam, że ja chyba pierwszy raz w ogóle w życiu gram chronologicznie, bo ja zawsze najpierw przychodzę dwójkę i potem sobie myślę, a to jeszcze pogram w jedynkę może, a teraz przeżyłam tak, i ja dopiero zauważyłam takich kilka smaczków, których wcześniej w ogóle nie zrozumiałam, jakby nie zaskoczyło to w ogóle w jakikolwiek sposób. Więc jo, jestem bardzo podjarana dzisiaj, chciałabym pograć, ale już chyba czeka na mnie Horizon Zero Dawn, więc przechodzę trochę inną apokalipsę. Ja jestem po prostu, ja nie mogę, ja wam mówiłam, jak tylko tę grę pokazali, że ja widzę, że to nie jest nic specjalnego, ale ja totalnie chcę pograć. Ja mam tak cały czas, po wszystkich recenzjach, nawet tym, że ona w ogóle miała tak bardzo dobry score. Chciałem powiedzieć, że to jest faszystowska gra. Dla faszystów. Okay. Tak. Lubiących robić faszyzm, tak. Ponieważ albowiem tam kobiety są u władzy wielu, bo to jest ogólnie, pokazuje społeczeństwo ludzi jako matriarchat, co nie? Jest taka idea w ogóle jest, antropologiczna jak matriarchat i... Ona, jest nawet tak. Bardzo dużo teorii, które mówią, że od tego wyszliśmy ogólnie tak. Jako kultura. Aczkolwiek polska Wikipedia temu przeczy, co jest argumentem na naszej grupie. Ale tak, ale i ogólnie to jest faszyzm, co nie? I tam do białych ludzi strzelają, co nie? Więc jak za tydzień przyjdziesz i będziesz do nas strzelać, to... Wiedzcie dlaczego, to się dzieje właśnie teraz. Nie powinno się strzelać i do białych właśnie ludzi. Teraz w kulturze nigdy nie powinno się strzelać do białych ludzi. Nienawiści będzie chłonęła przez tydzień i zobaczymy jaka przyjdzie odmieniona. Gruba i formowana. Okej. Okay. Jak feministki mają... I znaki z włosami pod pachami, no właśnie, bo ten... Jeszcze był podobno problem, że w jakiejś grze właśnie kobiety się goliły pod pachami, nie? Nie, a w Wonder Woman. W Wonder Woman, tak, że Wonder Woman się goli pod pachami, nie? I ktoś napisał jakiegoś... A nie goli też nóg? Przepraszam? Ktoś napisał takiego tweeta i to jest oczywiście już oficjalne stanowisko feministek na świecie. I w internecie już jest wielka kontrowersyjna. Jakie jest stanowisko takie, no, że nie goli? To jest ich stanowisko? Jakaś głupia osoba albo mądra osoba, no nie wiem, jakaś osoba, jakaś jednostka ludzka napisała tweeta, że Wonder Woman nie powinna się golić pod pachami, bo przecież żyła, kurde, wśród Amazonek gdzieś tam, no wiesz, na wyspie, na której są tylko kobiety i po co ona się dbała o w ogóle swój wygląd zewnętrzny, skoro nie ma tam mężczyzn, nie? I przejął to męski internet growy i stwierdził, że to jest oficjalne stanowisko światowych feministek. To kobiety się... I mamy tutaj kobiety akurat. Przyłączymy się do naszej kobiety. Halo. Tutaj ja, reprezentantka wszystkich kobiet. Czy kobiety się golą pod pachami, bo gdyż mężczyźni? Tak, zawsze. Nie ma innych powodów, czegokolwiek, co robią kobiety. No właśnie. Nasz cały świat się w ogóle tylko dookoła faktu, że nie jesteśmy mężczyznami obraca. No to i jest, fakt, że to jest
brak penisa. Się goli pod, się powinna nie golić się pod pachami, zanim oficjalne organizacje feministek na świecie jest, jest jasną indykacją tego, że świat mężczyzn się kończy. Świat mężczyzn się kończy, że zaraz dojdzie do jakiegoś holokaustu męskiego w ogóle, wiesz, chromosom X, bodajże, tak? Czy 2X my jesteśmy? Nie pamiętam. Nie wiem. Czy 2Y? Jesteśmy, tak. No nie, no w każdym razie, że nas wybijecie zaraz, bo... Przez tą Wonder Woman. Jakby nie mogła się zapuścić pod pachy. A nie przez Horizon. Nie, nie przez Horizon. Ale skoro jest już gra na PS4, to wychodzi na PS4 i Xbox One giereczka Momodora Rewire, tak jak ustaliliśmy, że jak to się wypowiada? Nie wiem, ja się jestem cały czas pod wrażeniem, że ty jesteś w stanie powiedzieć... Momodora. Momodora. Momodora Revire, Revire Under the Moonlight. Jest to giereczka, która będzie teraz na nowe konsole i jest to taka... Ja widziałam grę. Przepraszam, jeszcze tylko to będzie tylko dwa zdania. Nie, koniecznie wspomnij o tym. Ja widziałam grę i ona się nazywa Nier Automata. Ona ostatnio wyszła. Jestem tak zakochana w tym... To nie będzie gra roku niezabialnych. Nie, w interfejsie tej gry. Ja bardzo bym chciała w nią grać, ale muszę grać w Horizon, ale interfejs po prostu, oni powinni dostać, kurde, przynajmniej z tego co widziałam, powinni dostać jakieś, kurde, powinny być w ogóle nagrody za design interfejsu w grach. To jest tak ważna część gier i to jest tak mało doceniane. Podobno Iga, to jest bardzo interesujące, co mówisz. Mass Effect Andromeda ma beznadziejny design interfejsu. Co? Podobno Mass Effect Andromeda ma beznadziejny design interfejsu. Widzisz? I to jest, ja jestem za tym, żebyśmy przyznawali nagrody za najlepszy design interfejsu. Dominik się mega napalił na tą możliwość. Tak swoją drogą, jeszcze a propos izometrycznych RPG-ów, ja się pytałam i to może Tomek, ty może mi powiesz. Fallout 2 nie ma systemu towarzyszy, którym ty możesz zarządzać. No. Oni po prostu dookoła ciebie sobie łażą i ty jedyne, co jesteś w stanie, to dystans i dawać im broń lub armor. I oni sobie sami podejmują... Tak, oni sobie sami podejmują decyzje a propos wszystkiego, co się dzieje. Gdzie jeszcze tak było w wcześniejszych RPG-ach? Nie wiem. A nie w Falloutie 1 tak samo? No tak, no, ale chodzi mi ogólnie, że w Falloutach tak jest. A nie no bo było i w tak tych Bethesdawych też tak Baldurzach? Jest. W Baldurach też nie było tak? Mi się wydaje, że miałeś karty postaci nie, obok. W Baldurze normalnie kontrolowałeś drużynę całą i wybierałeś, co ma robić. W Shadowrunie, którego teraz gram, Dragonfall, fajne jest to, że wprawdzie tam się normalnie steruje, tam są takie walki turowe jak w XCOMie i normalnie się steruje całą drużyną, ale fajne jest to, że ci pozostali twoi członkowie drużyny są innymi Shadowrunnerami, oczywiście, ale mają swoje wyposażenie, o które sami dbają. I możesz kupić tam jakiegoś shotguna lepszego i dać komuś przed misją, ale wtedy mu wypożyczasz go. A nadal oni, z tego co przeczytałem, w toku gry, oni też jak levelują, to dostają coraz lepszy ekwipunek, mają swój, że tak tam ludzie pisali, że można im kupić i że czasami tam mały zysk z tego jest, ale generalnie nie warto im nic kupować, raczej oni sami o siebie dbają, więc przynajmniej w tym zakresie potrafią... Dwa zdania chciałeś trącić, tak? Dwa zdania chciałeś trącić. Przepraszam. Mufa swojej... Momodora, Revire, 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 Under the Moonlight. Jakkolwiek się to mówi i jakkolwiek się to nazywa, jest to, czym to jest? Metroid wymieszany z Castlevanią. The Legend of Metroidvania. Tak, dokładnie. Tylko na dużo mniejszą skalę, bo to jest giereszka na 5 godzin. Takiej czarodziejce, trochę takiej czarodziejce z bajek, bo normalnie masz kapturek i normalnie walczysz tam liściem, takim liściem klonu. Jak to czarodziejki. To jest tak, zamiast to nie jest iż marihuana, Tomek. I zamieniasz, nie, to jest liść klonu. I zamieniasz się w kota, jak ci się stanie krzywda, to taką wieźmą jesteś bardziej, biegasz, chyba, no, taką czarodziejką, takie coś. I jak spadasz i podskakujesz, to mu tam taka sukieneczka tam się podnosi. Tak ma majtki. Ale ma pod tym właśnie białe rajstopki takie gustowne, więc to nie jest tak, że tam jakieś porno się dzieje i tak dalej. Podobno w Nier Automata jest achievement za to, że zajrzysz kamerą pod spódniczkę tej głównej bohaterce. To nie byłoby trudne, powiem ci i tak. I podobno 98% graczy ma ten achievement. Ale to jest nawet kwestia tego, jak ona, jak się nią poruszasz, to po prostu to jest wymuszone w jakiś sposób. No i jest to taka giereczka, ona ma bardzo tak minimalistyczne podejście do fabuły, bo to jest coś takiego, że przypływasz sobie do jakiejś krainy, do jakiegoś miasta, wiesz, że w twojej krainie się dzieje jakaś choroba i że ta choroba przyszła z tego miasta i się okazuje, że królowa tego miasta jest masyfa. No tak, masyfa, dokładnie. No i trzeba tego syfa wyleczyć. Więc chodzisz po całym mieście w tej wewte, zabijasz potworki z takim mega uproszczonym systemem walki, że masz po prostu cios i strzał z łuku i one się trochę rozwijają, a trochę nie.
Tak, jak w Dust Elysian Tale to trochę brzmi. Tak, tak, no bardzo tak, tylko że tam był wciągający system walki. Wciągający o tyle, był, że jak... On był estetyczny, on był fajny tak. Do patrzenia na... No on był wciągający o tyle, że jak maszowałeś przyciski, tam ci wyskakiwały kombosy po 1000... A tak. Jako, że jesteśmy graczami, to tam kombosy po 1000 ciosów robią na tobie wrażenie obojętne, ile wysiłków to włożyłeś. Tak jest. Jako gracz jestem w stanie stwierdzić, że a tak. A tutaj właśnie tego nie ma. To jest w ogóle największa wada tej gry, że o ile ona, jej się zdarzają bardzo angażujące pojedynki, to jednak 99% pojedynków to jest coś takiego, że po prostu idziesz przed siebie i naciskasz A albo naciskasz łuk i zależy, co ci się bardziej chce naciskać. Wydaje mi się, że naciskasz A albo łuk. I potwory są cały czas w tym samym miejscu umieszczone. Nawet jak wracasz korytarzami, to one są do ciebie plecami odwrócone, więc ty podchodzisz do pleców i naciskasz A, aż one zginą od pleców, co nie? I no nie wiem, no... Jak przeczytałem zapowiedź tej gry, to sobie przeczytałem od razu, że to jest właśnie Metroidvania The Legends of i że ona jest taka uznana, co nie, że w ogóle jest doceniona. No to sobie pomyślałem, kurde, biorę, uwielbiam Metroidvanię. Ma bardzo ładną taką pikselową grafikę, właśnie utrzymaną taką w stylu takiego bajkowej Castlevanii, co nie? Okay. Coś w ten deseń. Ona jest trochę mroczna, jest taka trochę sentymentalna, melancholijna, taka smutnawa. Tam cały czas się straszne nieszczęście dzieje w tym świecie. Jakby wszystkie postacie, które spotykasz, tak naprawdę są jakoś dotknięte tą chorobą. Happy End tak naprawdę też nie jest happy endem do końca, więc ona ma swój taki melancholijny, depresyjny klimat. Ale z drugiej strony ona jest zajebiście taka monotonna i taka nudna. Właśnie tam... Tam się nazywa monotona? Tam się nic mega ciekawego nie dzieje. Ona nawet w momencie, kiedy odkrywasz, że masz nowe umiejętności, bo ona w ogóle o niczym się nie informuje ta gra. Tam w ogóle absolutnie poza takim tutorialem na początku w stylu tam naciśnij to, żeby skakać, naciśnij to, żeby walczyć, to ona cię w ogóle o niczym nie informuje. I na przykład o tym, że twoja postać dostaje nową umiejętność, ja się dowiedziałem w ogóle zupełnie przez przypadek, bo była taka przepaść nie do przeskoczenia, co nie dla mnie. No i tam trzy razy próbowałem ją przeskoczyć, nie przeskoczyłem, no to stwierdziłem, że kurde, muszę znaleźć jakieś inne przejście, jak to w Metroidvanii, co nie? I tam łażę po całej mapie i tak dalej, wszystkie zakątki, i sobie myślę, no kurde, za cholerę nie ma tego, co nie? Mm-hmm. No to zobaczymy, czy mi się uda to unikiem zrobić, bo jak unik robisz, to nam nie zadaje ci obrażeń, co nie? I nagle się okazuje, że potrafię unikać w powietrzu i że muszę zrobić double jumpa, a później unik i mam nagle triple jumpa, mm-hmm. Tylko jakby gra mnie... Double jump dash. Tak. Jest też taki motyw, który będzie trochę spoilerem, ale nie do końca, że tej gry nie można przejść, dopóki się nie zdobędzie lepszej broni, lepszego liścia do napierdzielania. Tylko, że... Znałem się w ogóle napierdzielanie liścia. Tak, tylko też ta gra cię w ogóle nie informuje o tym, że tam w ogóle jest lepszy liść do zebrania. Jakby ty możesz ją skończyć, ja ją skończyłem za pierwszym razem tym starym liściem i to się kończy twoją klęską. Jakby to też jest takie legit zakończenie, że po prostu tam wyskakuje, że przegrałeś i bla 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 i zło zatriumfowało, nie? Ale później wchodzę sobie na YouTube i się okazuje, że bo tam jest jeszcze jedna broń do zebrania, co nie trzeba tam zrobić, nawet nie jest to specjalnie skomplikowane, co trzeba zrobić. I wtedy dostajesz drugą broń. To też nie jest tak, że ty zdobywasz tą broń i ona ci mówi nagle, teraz możesz już skończyć grę, możesz zabić teraz królową złą, która ma syfa, co nie, i tak dalej. Tylko po prostu masz liścia i się okazuje, że ten liść jest kluczowy, co nie? Więc trochę nie rozumiem entuzjazmu, z jakim Eurogamer na przykład pisał o tej grze. Ona ma jakieś super recenzje, tak? Tak, i ma też, to są takie recenzje dosyć niszowe, bo żaden duży serwis, tego co googlałem, go nie recenzował tej gry, ale na takich youtuberów kilku sensownych ją tam recenzowało i one były mega pozytywne te recenzje, właśnie takie, że to jest w ogóle, że tam w ogóle padały porównania do tego, do Dark Souls, nie, że są takie Dark Soulsy tylko w 2D, że tam trzeba mega uważać na walkę, że trzeba się uczyć przeciwników, że trzeba dbać o tempo i tak dalej. No nie, tego tam nie ma w tej grze. Tam fakt jest taki, że jak spotykasz nowego przeciwnika, to musisz się nauczyć jego ataków. Ale to ci zajmuje 5 sekund i później ten przeciwnik robi cały czas to samo i... No nie, mi się wydaje, że Dark Souls jednak są trochę bardziej głębokie. Tak, są. No jestem w stanie powiedzieć, że są. No właśnie, więc... Nie polecasz ogólnie. Znaczy, nie to, że nie polecam. 7/10. Polecam bardzo na PC, ponieważ kosztuje 27 zł. Ale absolutnie bym nie powiedział, że to jest jakaś okazja niesamowita i że Xbox i PS4 teraz ma mega szansę na poznanie, wiesz, perełki indies, nie? 8/10. No tak, w skali polskiego Eurogamera, tak bym powiedział. Rekomenduję. No, ale tak w takiej uczciwej skali to jest takie totalnie 6/10, nie? Takie... Czy polski Eurogamer jeszcze istnieje? Przepraszam. Tak, istnieje i rekomenduje właśnie Mass Effect Andromeda, wbrew oficjalnemu stanowisku brytyjskiego Eurogamera.
To akurat trochę spoko, że tam robił coś innego. Nie wiem, czy to jest spoko akurat, nie jest, że to... Nie, spoko, powinni robić to samo wszyscy. Minik. Nie, no jest spoko. Zaraz w prywatnej rozmowie po odcinku będziemy się bić. Chciałem powiedzieć, to wszyscy nie zrozumieli, że to była bardzo wyrafinowana ironia, to co ja powiedziałem. Bardzo wyrafinowana ironia. Bardzo. W każdym razie Momodora jest sobie taka giereczka, nie jest to perła gier indie. Nie wiem, czy wam brakuje na dużych konsolach takich gireczek. Mi na PC-tach ich trochę brakuje, bo właśnie zaskakujące rzeczy. Na wszystkich PC-tach? Takie... Słucham? Na wszystkich PC-tach ci brakuje? Powinieneś pograć w My Summer Car. Powinienem? Dul! Dul, ten samochód już jeździ. Co? Grasz to? Znaczy, ja nie gram, ja patrzę, ale samochód już jeździ i tam jest po prostu złożone wszystko od wszystkiego. Jest szambiarka jeździ i właśnie ostatnio musieliśmy poprawić gazik. W sensie, to my musieliśmy, ty tylko oglądasz. Ja oglądam, ale ja bardzo pomagam aktywnie. Jesteś jak ten członek rodziny, jak co zawsze stoi nad, wiesz, nad naprawiającymi ludźmi. Kto cię tak spierdolił? No, panie! Dobra. Wiecie co, musimy zagrać wszyscy? Mi się wydaje, jeżeli chcemy dobrą Metroidvanię. Axiom podobno, ten z zeszłego roku, czy tam sprzed dwóch lat. Axiom Verge, dokładnie, no. Axiom to jest podobno była firma, na której pracowałam. No ale to się pisze tak samo, ten Axiom. Nie, właśnie ten mój się pisze źle. Aha, okej. Okay. No i w każdym razie to jest podobno właśnie metroidvaniowe odkrycie dziesięciolecia, aczkolwiek ta gra wygląda bardzo szpetnie i co mnie od niej odstrasza. Ja jestem w stanie w to pograć. Ja też. Unite! Dobra. Cześć. Tylko musimy najpierw skończyć wszystkie izometryczne RPG, guys. To może trochę zająć. No, to cześć. Pa. Żegnaj się już.